Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Tak jak powiedziałem, dzisiaj kontynuacja rozmowy z poprzedniego tygodnia z Pawłem Boguszewskim na temat zła rozmawiać będziemy. Od razu informacja dla subskrybentek, subskrybentów, patronek i patronów: będzie zbiorczy newsletter dotyczący tych dwóch odcinków. Nie chciałem już tego newslettera dzielić na Dwie osobne części, także w tym tygodniu, najbliższym dla tych z Państwa, którzy mają wykupioną subskrypcję czy patronat w kwocie 20 zł miesięcznie i więcej, przyjdzie do Was oczywiście, jak zawsze, newsletter z rekomendacjami lekturowymi, z jakimiś podpowiedziami, co tam jeszcze przeczytać. Warto. No i cóż, dziś, tak jak mowa była o tym, pod koniec rozmowy sprzed tygodnia, będziemy się skupiali na tych kontekstach zewnętrznych, na warunkach zewnętrznych, które społecznych nie tylko, które sprawiają, że w człowieku aktywizują się te potencjały agresywne, okrutne, myślę, że no niezwykle ciekawe światło na różne te sprawy Paweł Boguszewski tutaj rzuca, a kończymy tę rozmowę też pewnym przesłaniem do wszystkich. I tak. Próbujemy no, pokazać, że ta wiedza nie jest wiedzą oderwaną od rzeczywistości, tylko że właściwie w naszym codziennym życiu, także w internecie, na przykład, czy przede wszystkim w internecie, warto, żebyśmy sobie uświadamiali pewne sprawy i, i z tej wiedzy korzystali. Paweł Boguszewski przed Wami. No i ponownie Paweł Boguszewski w podcaście Skądinąd. Raz jeszcze dzień dobry, Pawle. Mówię raz jeszcze, no bośmy się słyszeli przed tygodniem. Dokładnie tak. Dzień dobry, Tomku, dzień dobry państwu. Muszę powiedzieć, że z dużym zainteresowaniem się ten odcinek pierwszy naszej rozmowy o złu spotkał, i, i to pokazuje, że coś jest na rzeczy, że ten odwieczny problem jest po pierwsze cały czas aktualny, a po drugie ja myślę jednak, że ten kontekst wojenny go jeszcze mocniej aktualnym uczynił w, w tych czasach, w których żyjemy, właśnie mieliśmy zająć się w tym odcinku i tak też uczynimy kontekstami zewnętrznymi, które sprzyjają uruchamianiu się rozmaitych mrocznych aspektów ludzkiej natury, albo po prostu pewnym zachowaniom sprzyjają, które. Tak kwalifikujemy. Jest cała potężna literatura na ten temat. Oczywiście, właściwie to, co tworzy taki zrąb psychologii społecznej drugiej połowy XX wieku, to jest próba odpowiedzenia sobie na to pytanie, właśnie jakie zewnętrzne czynniki skłaniają człowieka do zachowań okrutnych, agresywnych, złych. Oczywiście, Druga wojna światowa to jest coś, co w istotny sposób wpłynęło na taki kierunek badań. Wcześniej zresztą pierwsza wojna światowa też stała się na przykład dla Zygmunta Freuda takim doświadczeniem, które skierowało jego uwagę w tą stronę właśnie. Koncepcja Thanatosa, czyli popędu śmierci jako czegoś biegunowego wobec libido, wobec popędu życia czy instynktu życia. To jest coś, co powstało właśnie pod wpływem doświadczeń I wojny światowej i całej tej strasznej destrukcji, która wówczas była widoczna. Freud uznał, że to jest jakiś autonomiczny czynnik w ludzkiej naturze ten popęd ku złu, popęd ku destrukcji, popęd ku śmierci że to nie jest właśnie. W trybie różnych teorii teologicznych, chrześcijańskich, brak dobra, tylko że to jest jakaś substancjalna zasada, która w człowieku pracuje. No a później, właśnie, różni badacze, których nawet nazwiska padały w tej poprzedniej naszej rozmowie, też się tym zaczęli zajmować już nie z paradygmatu psychoanalitycznego, tylko właśnie z paradygmatu psychologii społecznej. Mówiłeś o milgramie, Powiemy pewnie i o Zimbardo, skrytykowanym zresztą mocno za swój słynny eksperyment więzienny e, kilka lat temu. No ale od tego właśnie może zacznijmy: od tego Zygmunta Freuda, który powiada, to jest jakaś autonomiczna siła w człowieku, no i bardzo łatwo ją wyzwolić. Rzeczywiście ją łatwo wyzwolić? E... Łatwo. Łatwo. To niestety konkluzja no. jest... Znaczy, co to, co to jest za siła i czy ona w ogóle istnieje, to jeszcze do tego dojdziemy, ale jeżeli chodzi o y, nakłonienie ludzi do czynienia czegoś, co nazywamy złem, bo rozpoczęliśmy naszą, nasze poprzednie spotkanie od tego, że stwierdziliśmy, że tak naprawdę to zło to nie jest zbyt dobre słowo, y, ponieważ no, jest to bardzo potoczne, silnie kulturowo uwarunkowane coś, co dla jednego jest złem, jest dobrem dla drugiej osoby, więc tutaj bardziej się żeśmy koncentrowali na jednym aspekcie, czyli właśnie takim zadawaniu krzywdy innym, innym osobnikom tego samego gatunku, innym ludziom w momencie, kiedy takiej krzywdy zadawać nie musimy. Czyli tutaj ta można powiedzieć tak, taka takie powszechność zła, że no, mogę kogoś skrzywdzić, nie muszę, ale to czynię, więc Tutaj mus, musimy znowu wrócić jak gdyby do, tej, do, tego, do tego ograniczenia, ponieważ no, zło nie jest, można powiedzieć, kategorią naukową. Jasne. Zresztą w ogóle cały twój właśnie wstęp tydzień temu dokładnie to odzwierciedlał, że to jest pewnego rodzaju pojęcie bardzo rozmyte, bardzo niejasne, bardzo potoczne. Wiemy, że coś jest dla nas złe, wiemy, co jest, coś jest dla nas dobre, ale tak naprawdę definicje zła i dobra będziemy nam, będzie nam ciężko podać. No i oczywiście tutaj wchodzą różne podejścia filozoficzne, różne podejścia teologiczne. I cały ten problem, co tak naprawdę, zanim dowiemy się, dlaczego człowiek czyni zło bądź krzywdzi innych, to w ogóle co to jest? Więc tutaj to musimy, przesunę nas znowu, Zgodnie z zasadą robaka i słonia, w kierunku właśnie krzywdzenia. Natomiast, hmm, czy to łatwo wyzwolić? No tak, tak, tak. To niestety jest konkluzja rozlicznych badań. Hmm, I tutaj, żebyśmy jakoś mi to przejście, bo poprzez moje gadulstwo, nam się z jednego odcinka zrobiły dwa. Nie przez gadulstwo, e... tylko przez bogactwo materiału i Twoje wielkie kompetencje merytoryczne. To dlatego. Zarumieniłem się leciutko, nie, nie, nie słychać tego, aczkolwiek lekkie skwierczenie można było usłyszeć na granicy słyszalności. Yy, ale to dobrze nawet wyszło, bo w tym momencie chciałem podzielić to jak gdyby na takie dwa, dwa bloki, bo pierwszy blok to był właśnie zdefiniowanie problemu i tak zwane czynniki wewnętrzne, a drugi to będzie troszeczkę bardziej czynniki zewnętrzne, czyli społeczne. Przy czym tutaj musimy bardzo... Yy, zrozumieć takie bardziej nowoczesne podejście, ponieważ takie bardzo tradycyjne podejście to jest nature versus nurture, czyli właśnie czy coś jest wrodzone, czy coś wchodzi z środowiska, w którym działa dana jednostka. Czyli to, co wrodzone, to uznajemy, że to są geny. To, co jest środowiskiem, to jest, to jest na przykład nie wiem, rodzina. Ale obecnie z rozlicznych prac genetyków zachowania wiemy, że to nie jest takie proste. To znaczy, nasze geny mogą tak naprawdę kształtować to, jakie środowisko sobie wybierzemy. Najprostsza metoda, jeżeli ktoś na przykład ma skłonność do przemocy, to wewnętrzną, na przykład podwyższony poziom agresji, bądź obniżony próg, jak to się mówi u ludzi, tak zwany spust, czyli bardzo szybko wybucha, jest dosyć impulsywny, nie potrafi zapanować nad tym pierwszym impulsem agresji. Co może być uwarunkowane genetycznie, no to automatycznie on będzie wybierał środowisko ludzi podobnych, jak również będzie usuwany przez innych ludzi do środowiska sobie ludzi podobnych. Czyli tak naprawdę to środowisko, gdzie wzmacniało te cechy, a nie ją osłabiało. Czyli tutaj widzimy pewnego rodzaju interakcję pomiędzy właśnie genami, a środowiskiem, które wpływa, ale jednocześnie jest tworzone przez to tło genetyczne. Więc ten obraz, obraz nam się dużo bardziej. Yy, Rozmył versus tego, co kiedyś myśleliśmy, że mamy czysty wpływ genów, i na to nakłada się taki czysty wpływ, wpływ środowiska. Obecnie wiemy, że tak jak powiedziałem, geny mogą wpływać na, na właśnie tworzenie środowiska, a jednocześnie też i środowisko może wpływać na. Może nie tyle nawet ekspresję, czyli wykorzystanie genów, ale na to, czy one są skuteczne, czy one rzeczywiście pokażą pewne, pewne cechy. I tu ten słynny przykład, który chyba mówiliśmy o tym, że jeżeli ktoś ma skłonność do uzależnień, na przykład od alkoholu, bardzo silną, no to jeżeli będzie w środowisku, gdzie nie ma ani kropi alkoholu, no to nie uzależni się nigdy, ponieważ środowisko nie pozwoli tej genetycznej predyspozycji powstać. Więc to rozdzielenie, o którym mówimy ono jest troszeczkę umowne. No i teraz tutaj powiedziałeś, padły te dwa najważniejsze nazwiska, według mnie najważniejsze to jest, to jest właśnie nazwisko Milgrama i Zimbarda, ale wcześniej ja bym zaczął od po co to w ogóle jest, to znaczy zanim powiemy co oni odkryli, zanim zrozumiemy, że mamy wbudowane znowu genetycznie pewne mechanizmy, które powodują, że jesteśmy dobrymi zwierzętami stadnymi, no po co to jest? No i tu możemy sobie wyobrazić taką, taki piękny obrazek z ciepłego morza, ławice ryb, do makreli. których pływa reki, na przykład makreli. król makreli, słynny, tak. No, i widzimy. Ja to wyjaśnię, że nawiązujemy do figury króla Makreli, który się kiedyś pojawił w jednej z naszych rozmów, i potem memiczny się stał w pewnych kręgach. Oczywiście, może są tacy słuchacze i słuchaczki wśród słuchaczek i słuchaczy tej rozmowy, którzy jeszcze króla Makreli pamiętają. To już parę lat temu było. Oj tak, oj tak, król Makreli już ma długą brodę. Natomiast no, wyobraźmy sobie taki właśnie niebieskie, niebieską toń, wielką ławicę ryb, rekin podpływa, te rybki wszystkie synchronizują się razem i uciekają w, w wydaje się w skoordynowany sposób. To oczywiście w tle możemy sobie usłyszeć głos Krystyny Czubówny bądź Davida Attenborough, kto, kto to, co lubi. <laughs> e, natomiast e, chodzi mi o to, że to jest praprzyczyna. To znaczy... Tak jak ewolucja nie działa na jednostkach, to nie jest ten, można powiedzieć, podstawowy, e, podstawowa jednostka presji środowiskowej na materiał genetyczny, e, tylko grupa. Nawet nie gatunek, tylko po prostu, właśnie grupa. E, czyli ta grupa tak naprawdę jest pewnego rodzaju nadrzędną jednostką, i w tym momencie możemy mieć grupę. Która musi mieć pewne mechanizmy synchronizacji, czyli w jaki sposób komunikacji, w jaki sposób tworzyć z tej grupy po prostu jedno spójne stado, a nie zbiór zupełnie niezależnych jednostek, czyli właśnie chociażby pewne metody synchronizacji ruchu, czy potem już idąc wyżej, to są metody komunikacji między osobnikami takiej prostej komunikacji, gdzie mogą przekazywać sobie na przykład informacje o stanie zagrożenia i to jest tak naprawdę pierwszy rodzaj komunikacji, ponieważ chociażby hormonalna informacja o zagrożeniu jest czymś, co podnosi poziom alarmów praktycznie u większości zwierząt stadnych, jak później, oczywiście u nas, gdzie już ta komunikacja prowadzi do tworzenia kultury, przekazywania sobie informacji, przekazywania sobie tak naprawdę wiedzy. Ale to wszystko, według mnie, ma ten taki biologiczny korzeń w konieczności współpracy w obrębie grupy. Czyli mamy nie tylko pewne geny, które w sposób wrodzony mówią nam, jak, nie wiem, zarządzać wątrobą, jak mają komórki płucek płuckować, jak mają działać nasze neurony. Nie tylko mamy wrodzone rzeczy, tak jak na przykład rozpoznawanie twarzy, ale to już jest właśnie chociażby część tego, tego repertuaru genetycznego, ale do komunikacji społecznej, no bo rozpoznawanie twarzy innych osobników, rozpoznawanie ich emocji. Yy, służy tylko i wyłącznie do komunikacji wewnątrzgrupowej. To są też na przykład rozpoznawanie sylwetek. To są takie dosyć nowe badania, które pokazują, że podobnie jak na sztywno zakodowany mechanizm rozpoznawania twarzy, mamy też mechanizm rozpoznawania sylwetek, na przykład, żeby ocenić, czy osoba ucieka, czy nie ucieka, czy jej sylwetka wyraża zaniepokojenie i to do tego dokładamy na przykład wyraz twarzy, także to są dosyć ciekawe nowe badania. I, i, I wiele innych. Tego, no, I tam właśnie jest ta empatia, tak, o której już wspomnieliśmy, że ta empatia jest czymś, co no, jest konieczne, właśnie, żeby współpracować. Czyli, jak widzimy tutaj, ten nasz materiał genetyczny jest dużo bardziej bogaty i on dokładnie wchodzi w obszar interakcji społecznej. W związku z tym, te czynniki, o których będziemy mówili dzisiaj, czyli te, które powodują, że dobra osoba może zadać ból i cierpienie, one dokładnie mają tam swoje korzenie. To znaczy, to jest mechanizm, który powoduje to, że możemy działać jako grupa, i to działanie jako grupa to działanie wymaga odrzucenia swojego indywidualizmu. To znaczy, kiedy możemy powiedzieć, że osoba, która działa całkowicie bezwolnie w obrębie grupy, jest tak naprawdę ma takie podejście przedmiotowe do tej grupy, jest elementem pewnej układanki, wykonuje całkowicie wolę kogoś innego i wykonuje ją bez jak gdyby głębszej refleksji, versus pełna podmiotowość, to znaczy tam, gdzie osoba podejmuje całkowicie swoje autonomiczne. Decyzje, to znaczy mogą na te decyzje próbować wpływać jakieś, jakieś inne osoby, ale ta osoba, jednak na samym końcu, ma całkowitą dowolność podjęcia decyzji, takiej, jaka jest zgodna z jej. No to w tym momencie ta grupowość nasza, ona wymaga odrzucenia tej podmiotowości i przyjęcia bardziej takiego, można powiedzieć, przedmiotowego, biernego modelu interakcji. I to by był ten wstęp. To znaczy, według mnie jedną z przyczyn tego, że obser możemy obserwować właśnie tego typu zachowania, to jest właśnie to jest właśnie konieczność, to jest pewnego rodzaju pochodna, pewien epifenomen no, naszej społeczności. Jakaś cena, jaką za to płacimy, innymi słowy. <grym> Może nie tyle cena, ile po prostu taki no... Konsekwencja. Konsekwencja, to coś tak. Tak, mhm. tak. Bardziej bym to nazwał konsekwencją, niż, niż, niż ceną, ponieważ... No tutaj musimy pamiętać o tym, że jednak, tak jak powiedziałem, ten dobór jest na poziomie grupy yy, i to jest ten klucz troszeczkę tutaj do, do zrozumienia tego problemu. To jest ten klucz do zrozumienia chociażby właśnie tego, co teoretycznie działo się w tym eksperymencie więziennym Zimbardo. No tutaj no oczywiście też cały uruchamia się kontekst takiej refleksji antropologicznej, socjologicznej która w różnych formach organizacji kulturowej, na przykład upatruje no właśnie mechanizmów radzenia sobie z tą potencjalnością do przemocy czy zachowań agresywnych, mamy wiele takich analiz bardzo ciekawych, które pokazują jak właśnie pewne, no zaczynając od nie wiem Mechanizmu tabu, na przykład, albo pewnych organizacji symbolicznych w kulturach archaicznych, jak to ma ten głęboki sens polegający na ukierunkowywaniu agresji zbiorowej, właśnie na wyrzucaniu tej agresji poza obręb wspólnoty. To już mechanizm ko kozła ofiarnego na przykład jest takim, takim klasycznym mechanizmem, który, który ma temu służyć. René Girard jest taką postacią, która się bardzo dużo właśnie kwestią przemocy w kulturze, zbiorowości zajmowała. Przy czym Girard oczywiście jest taki na, na, na pograniczu analizy antropologicznej, filozoficznej, psychologicznej, bardzo, bardzo ciekawa w ogóle postać, o której nieraz tutaj też mowa była. No ale to nie, 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 nie do końca jest temat, o którym, którym się będziemy tak wnikliwie dzisiaj zajmować, no bo jednak ta perspektywa psychologiczna, neuronaukowa również gdzieś w tle Ewolucjonistyczna będzie dominująca tutaj, czy jest dominująca? Trochę tak, ale tutaj znowu się co nieco wykręcę, ponieważ, no tak jak powiedziałem, że przy analizie tego typu, tego typu zjawisk ta neuronauka, ona nas wspiera, to znaczy, może nam powiedzieć o pewnych patologiach, które występują, to znaczy, jeżeli rzeczywiście mamy kogoś, kto. No jest bardzo patologicznie agresywny czy okrutny, to możemy szukać w jakiś sposób przyczyn na poziomie właśnie, czy to nie, poziomu neurotransmiterów, czy ich, czy raczej wrażliwości receptorów na te neurotransmitery, czy też jakieś uszkodzenia fizyczne. Natomiast to, co wspomnieliśmy tydzień temu, to czyli to, że rozpoznaje się, że jednak mamy ludzi, którzy mogą być dużo bardziej skłonni do okrucieństwa i do no, tego, co nazywamy złem. Mówiliśmy o takiej ciemnej triadzie, albo ciemnej tetriadzie, te tak? czyli czy ciemnej czwórce, gdzie mamy pewne cechy, które powodują, że osoba może mieć właśnie skłonność do zadawania cierpienia innym ludziom po to, żeby w lepszy sposób na nich wpływać. Czyli tam to był makiawelizm, to, to był narcyzm psychopatyzm i też coś takiego, co się teraz nazywa taki codzienny sadyzm, czyli... Tak, opisywałeś właśnie e, tak. ten codzienny sadyzm. W, I tutaj, i to była właśnie też... W, w tych. Ty, tak, i to, i to jest jak gdyby cecha pewne, pewnego rodzaju skala, na której sobie będziemy opisywali pewne, pewne cechy takiej osoby. Natomiast teraz z zewnątrz, co możemy zrobić? No możemy rzeczywiście zacząć od, od milgrama. E, I tutaj... To jest jeden z najsłynniejszych eksperymentów w psychologii. Naprawdę według mnie jeden z najsłynniejszych. Bardzo często Absolutnie. go porównywano właśnie do eksperymentu więziennego Zimbardo, natomiast pod kątem troszeczkę tak na boku metodologicznym to są zupełnie różne eksperymenty, ponieważ eksperyment Milgrama był powtórzony dziesiątki tysięcy razy w różnych układach z różnymi zmiennymi. Z dołożonym obrazowaniem, badaniem EEG i wieloma innymi parametrami, gdzie próbowano właśnie y, sprawdzić, czy on rzeczywiście działa, był sprawdzany na różnych społeczeństwach. Był sprawdzany y, wtedy, czyli tam lata 60. i y, następnie w, współcześnie też, nie tak dawno, nawet w Polsce był taki dosyć duży eksperyment przeprowadzony chyba w 2018 roku i we, i zawsze wykazywał on podobne zjawisko. Czyli to jest. Ten oryginalny eksperyment Milgrama, jest jednym z lepiej udokumentowanych, i można powiedzieć, silnych takich eksperymentów. Podczas kiedy eksperyment wizierny Zimbardo był raczej, był jednostkową, jednostkową próbą zbadania, właśnie, czy podział na dwie grupy, może wyzwolić agresję u. U jednej z nich, kiedy ona będzie miała pełną władzę. Natomiast to, co wspomniałeś o tej silnej krytyce, no to pierwsza krytyka to jest tak, że ten eksperyment nie, nie miał powtórzeń, nie miał walidacji, które pokazywały. Czyli jakieś tam te były, efekty. ale też one były takie niekonkluzywne tak, czasami, właśnie. Dokładnie, były nie. bardzo niekonkluzywne, a dwa, no okazało się, że ten eksperyment nie był przeprowadzony zgodnie ze sztuką przeprowadzania eksperymentu, był zbyt duży wpływ. Eksperymentatora na to, co robili, jego obiekty badane. W związku z tym tutaj nie można właśnie rozdzielić, co było tak naprawdę nie wiem, pewną intuicją bądź chciejstwem, intuicją w sposób nieświadomy, chcieństwem w sposób no, półświadomy Zimbardo, a co było tak naprawdę tym, co wyszło z tych, z tych ludzi. Także tutaj to jest, to są wagowo. To są zupełnie nieporównywalne ze sobą eksperymenty. Na czym polegał ten eksperyment Milgrama? Polegało na tym, że dokładnie Yale University w Connecticut poproszono ludzi z ulicy, czyli po prostu zebrano ochotników, którzy mieli wziąć udział w eksperymencie uczenia się. Takim powiedziano. Uczenie polegało na tym, że przeprowadzono parę takich osób. Te dwie osoby były losowo dzielone na nauczyciela i, i ucznia. Oczywiście to już był ten moment, kiedy ten eksperyment udawał coś innego, to znaczy uczeń był zawsze wybierany, to był, to był aktor, natomiast tutaj chodziło przede wszystkim o obserwację nauczyciela. No i nauczyciel miał podawać parę słów, które miał powtarzać z listy, które miał powtarzać uczeń, i za błąd uczeń był karany. Szokiem elektrycznym. Było specjalne urządzenie, zresztą bardzo, muszę przyznać, bardzo ładnie zrobione, tak dosyć wizualnie było widać ten, ten natężenie prądu, ponieważ to był taki szereg przycisków, i idąc w kierunku prawej strony, ten prąd był coraz mocniejszy, i były napisy, że to jest tam słaby, średni, mocny szok bardzo niebezpieczny, zagrożenie śmiertelne. No i teraz. Czyli zadanie jest proste, nauczyciel każe za każdą pomyłkę i za każdą kolejną pomyłkę przesuwa się w kierunku mocniejszych szoków. Pytanie jest, jak duży szok jest w stanie zadać. No i tutaj ponad 60% badanych, choć dobrze pamiętam, doszło praktycznie do skali do samego końca. Przy czym to, co pchało ich do wykonywania tego, tego zadania, pomimo tego, że słyszeli, Bądź nawet widzieli przez szybę, że aktor, który udawał, że ten szczok go boli, no już krzyczy, błaga o litość, krzyczy, że wypuśćcie mnie stąd, nie chcę już brać udziału w tym eksperymencie. To, co pchało te, te osoby do dalszego zwiększania prądu, to był autorytet badacza, który siedział obok i mówił: proszę kontynuować eksperyment. To jest bardzo ważny eksperyment naukowy. No proszę kontynuować. I większość z tych ludzi, dobrych ludzi, ludzi którzy... w fartuchu Tak, to znaczy większość tych, tych nauczycieli dokładnie słuchało się tego autorytetu, czyli naukowca z dużego uniwersytetu bogatego. Fartuchu. w Pięknym fartuchu, zapewne jeszcze z długopisem w, w kieszonce w okularach z jakąś taką kartką do, do zapisywania i kiedy on mówił właśnie proszę kontynuować eksperyment no to oni to robili przy czym szukano potem jakiejś takiej przyczyny, czy to, czy to nie są jakieś osoby bardziej patologiczne, skłonne do przemocy, okazało się, że nie, że to były osoby, które, które nie miały żadnych nasilenia, cech, które mogli, mogłyby w ten sposób jak gdyby je kierować no i dokładnie to, co jest dokładnie to, co jest wyjaśnieniem tego efektu to jest właśnie Wpływ autorytetu. To jest społeczny wpływ autorytetu. To jest dokładnie to, że w momencie, kiedy uznamy, że dana osoba może coś wiedzieć więcej od nas, to w tym momencie nasza podmiotowość jest osłabiona. I to jest mechanizm budowania takich hierarchicznych struktur. Organizacji hierarchicznych. No to naj, najlepszym przykładem może być wojsko, czyli w momencie, kiedy yy, nasz dowódca nam coś każe, no to jednak jest, pomimo tego, że wiadomo, że mówimy o tym, że można odmówić rozkazu, to jednak ogólne nastawienie jest na to, że wykonujemy pewne zadanie razem. Yy, I wydaje mi się, że tutaj to jest ten jak gdyby taki właśnie ten klucz, to jest, to, to jest no, tak jak te. Ta ucieczka zbiorowa ryb, tak? Takim bardzo prosty mechanizm, który powoduje, że w sytuacji społecznej już nie jesteśmy tylko i wyłącznie sobą, tylko jesteśmy już troszeczkę kimś innym, kimś, kto ma dużo mniejszy wpływ na to, jakie decyzje podejmie. I to jest troszeczkę tak, jak ze złudzeniami wzrokowymi. To znaczy, jest taka ogromna. Liczba różnych ciekawych złudzeń wzrokowych, na przykład takie złudzenie, gdzie yy widzimy yy cień pewnej kolumny na szachownicy. Yy, w cieniu tej, tej szachownicy są kafelki, które wydają nam się dużo jaśniejsze niż te, które są, znaczy nie w cieniu tej kolumny, tylko, w, przepraszam, w cieniu kolumny są kafelki, które wydają nam się dużo jaśniejsze niż te, które są obok. Pomimo, że jeżeli sobie wytniemy za pomocą nożyczek z takiego obrazka, te kafelki, to okazuje się, że są dokładnie identyczne. Natomiast nasz mózg, znając koncepcję cienia, znając koncepcję tego, że jeżeli coś jest w cieniu i świeci tak samo, to musi być jaśniejsze, maluje nam ten obraz. I pomimo tego, że takie złudzenie optyczne, to ja widziałem tysiące razy, to za każdym razem mój mózg mi je pokazuje w ten fałszywy sposób. Nic nie jestem w stanie zrobić. Ja świadomie nawet wiem, że. To... Mózg, nawet, nawet twój mózg. Nawet mój mózg. mózg tak, który tysiące razy widział to złudzenie optyczne. To nie jest w stanie nic tym zrobić. Mózg Ja też to mam na myśli. Mózg tak, neuronaukowca jednak wiesz, tak. powinien Nie jest zachowywać. odporny na, na złudzenie optyczne, absolutnie. I to jest o tyle ciekawe, że no, świadomie wiemy, że te dwa kafelki są dokładnie w tym samym odcieniu. Ale nieświadomie nasz układ wzrokowy dokładnie nam to samo pomaluje. I obawiam się, że dokładnie te mechanizmy, które są związane z no właśnie takim wpływem społecznym, troszeczkę tak działają. To znaczy, jeżeli nie włączymy sobie wyższego myślenia, jeżeli nie włączymy refleksji, jeżeli nie włączymy analizy własnego zachowania, własnych odczuć, własnego postępowania, to dokładnie pojedziemy tym automatem ślepego posłuszeństwa, ponieważ on jest istotny do tworzenia grupy. I on może mieć wpływ na to, że grupa przeżyje. Czyli jest to mechanizm, który powoduje, że ta podstawowa jednostka ewolucyjna, czyli grupa, ma większą szansę na rozmnożenie się, rozprzestrzenienie przestrzenne, zwiększenie ilości osobników, ale niekoniecznie zwiększenie jednostkowego szczęścia jednostek tej grupy, a już na pewno nie za pomocą uniknięcia nieszczęścia sąsiadów bądź jednostek spoza grupy. Tak? Czyli tutaj wydaje mi się, że ten mechanizm takiego właśnie podlegania pod autorytet jest czymś, co nie jest efektem wpływu społecznego, tylko jest efektem pewnego rodzaju wrodzonych mechanizmów postępowania stadnego. Ja bym tutaj jeszcze dodał to, że kultura często nas do tego socjalizuje, do takiego posłuszeństwa właśnie. I Jest dużo takich analiz, na przykład prehitlerowskich Niemiec, które wskazują właśnie na pewną represyjność tamtejszego systemu wychowawczego i na to, że ludzie byli tam bardzo intensywnie trenowani do takiego bezwzględnego posłuszeństwa, ale nie tylko oczywiście chodzi o, o Niemcy, tylko w ogóle. Współczesna, współczesna kultura ma takie. Teraz już to się trochę wszystko zmienia, oczywiście, ale, ale też generalnie jesteśmy socjalizowani do, 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 do posłuszeństwa wobec autorytetów. No i to jest oczywiście otwarta rzecz, bo teraz um, możemy mieć różne podejście. To znaczy, zna znając tego typu mechanizm, który może w nas być, możemy zrobić w dwie strony. I teraz to jest troszkę tak, jak. Y Wspomniany wcześniej mechanizm rozpoznawania twarzy. On jest wbudowany, to znaczy wiemy, że z badań na bardzo małych dzieciach, plus to, że właśnie z, no, to już neuronauka pokazała, że obszary związane z rozpoznawaniem twarzy są zlokalizowane, są dosyć mocno zogniskowane, to znaczy rzeczywiście możemy zobaczyć pewien szlak, gdzie są struktury współpracujące ze sobą w celu rozpoznawania twarzy, i one mniej więcej anatomicznie są w podobnych miejscach u większości ludzi. To znaczy, to w tym momencie możemy powiedzieć, że to ma pewno podłoże biologiczne, ponieważ tworzy się jeszcze w okresie prenatalnym i mniej więcej występuje w tym samym miejscu. No ale teraz ten mechanizm byłby całkowicie nieelastyczny, gdybyśmy rozpoznawali bardzo niewielką ilość twarzy, bo tutaj my potrafimy się nauczyć. No i to jest ta kwestia właśnie socjalizacji. Jeżeli mamy na przykład osobę, która... Żyje w bardzo, można powiedzieć, homogennej etnicznie grupie, na przykład, chociażby Japończycy, którzy są bardzo podobni do siebie, no to oni doskonale rozpoznają pewne subtelności swoich rysów twarzy, i, i dla nich każdy inny Japończyk jest troszeczkę inny, natomiast wszyscy inni spoza grupy no, wyglądają trochę brzydko, tak? Czyli na przykład zawsze Europejczykom zarzucali ogromne nosiska. Natomiast w momencie, czyli tutaj jest ta wrodzone rozpoznawanie twarzy plus baza, baza, którą nakładamy sobie kulturowo. No i w tym momencie, kiedy mamy na przykład osobę, która żyje w wielokulturowym takim społeczeństwie, no to ta osoba nie ma problemu z rozpoznawaniem na przykład właśnie indywidualnych cech Japończyków, ale osoba, na przykład Polak, ma duże problemy z rozpoznaniem indywidualnych cech Japończyków, czyli to jest pewna zdolność plus baza wiedzy i tutaj wydaje mi się, że z tym podleganiem pod autorytet jest podobnie, to znaczy z tym naturalnym tendencją podlegania możemy a ją wzmacniać, czyli jeżeli mamy zamysł społeczeństwa, które jest społeczeństwem bardziej totalitarnym, które jest społeczeństwem gdzie no jednost może nie tyle totalitarnym, ile bardziej można powiedzieć e, e, społecznym, takim gdzie jak gdyby jednostka ma służyć dobru grupy, a potem sobie. Czyli że dobro grupy jest tutaj jednak na samym tym początku i następnie dopiero ewentualnie myślisz o swoim własnym o swoim własnym życiu. No i tutaj właśnie te kultury dalekowschodnie one są do, dużo bardziej właśnie nastawione tak można powiedzieć społecznie to też są rozlicznie ciekawe badania które pokazują właśnie nawet percepcję zdjęć Różnicę w obrazów tak, 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 tak to gdzie, jest bardzo interesujące gdzie właśnie ludzie z właśnie wschodu typu Chiny, Japonia oni raczej widzą całość i jeżeli widzą osobę na przykład która się cieszy na tle smutnych osób to dla nich ten obraz nie jest okej okay, bo te osoby nie mają zgodnej emocji dla nas z zachodu ta osoba która się cieszy no to od razu mówimy to jest zwycięzca, to jest ten który jest najlepszy z tej całej grupy więc nawet na ten poziom możemy sobie zejść. Przy czym akurat już to, czy to jest uwarunkowane genetycznie, to już bym nie wiem. Raczej, raczej nie sądzę. Raczej sądzę, że to jest właśnie dokładnie ten profil kultury, który potem nakładamy na pewne wrodzone zdolności. No i tutaj możemy albo iść właśnie w kierunku większej takiej społeczności i przedmiotowości, właśnie osoby, albo właśnie w indywidualizm. To znaczy, że to my, jednostka, mamy to prawo do poszukiwania szczęścia, i grupa jest jedynie czymś, co nam ma pozwolić to zrealizować, ale niekoniecznie musimy myśleć o dobru grupowym. No i wydaje mi się, że tak naprawdę na całym świecie mamy ogromny przegląd różnego rodzaju podejść. To jest tak, jak no, nie ma idealnego systemu politycznego. Tak samo mi się wydaje, że w tym momencie takiego idealnego podejścia też nie ma. Co więcej, no i to nam pokazała właśnie ta straszna sytuacja na Ukrainie, że czasami trzeba to podejście zmienić. Że ze społeczeństwa, które jest rzeczywiście no, takim społeczeństwem szczęśliwych jednostek, trzeba czasami się stać społeczeństwem, które jest zorganizowanym. Rojem, gdzie niekoniecznie twoje szczęście i prawo do życia jest najważniejsze. Więc to, ta sytuacja rzeczywiście podniosła bardzo wiele, wiele pytań, ale wydaje mi się, że wracając do naszego głównego tematu, to tutaj będę upatrywał ten, tego, 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 tego początkowego elementu. No i dobrze i teraz tutaj, żebyśmy nie musieli robić trzeciego odcinka. To... A czemu by nie? Nie, 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 bo ludzie zaczną się bać otwierać lodówkę, lodówka głosem Boguszewskiego im powie A. mleko właśnie się wściekło No dobrze, ale to w... i tutaj rzeczywiście wracając do tego milgrama, są badania które pokazują na przykład, że to co daje ten wpływ, właśnie wpływ autorytetu, to jest dokładnie, kiedy bada się chociażby za pomocą OEG, różnego rodzaju aktywność takich układów, które są odpowiedzialne właśnie za poczucie tej podmiotowości, ten, to jak to mówią właśnie w literaturze ang anglojęzycznej się mówi agency, czyli to, że ja tutaj rządzę, że dokładnie ten autorytet wyłącza te, te struktury. To znaczy, że dokładnie można zobaczyć fizycznie w mózgu, że te struktury, które są uruchamiane w momencie, kiedy kogoś zmuszamy, może nie tyle zmuszamy, ile musi podjąć rzeczywiście świadomie jakąś decyzję, w momencie, kiedy dostaje rozkaz, to te struktury w ogóle nie są aktywizowane. To znaczy, po prostu idziemy wtedy automatem, robimy coś. No i tutaj badania chociażby na. Żołnierzach pokazują, że właśnie trening wojskowy w przypadku szeregowców i tych, którzy nie są oficerami, którzy nie są dowódcami, to, bo to przynajmniej było chyba robione na grupie wojskowych belgijskich, czyli no takiej bardziej nowoczesnej armii, takiej, jaką się stała teraz Armia Ukraińska, czyli dosyć mobilne jednostki, gdzie dowódcy polowi, dowódcy oddziałów mają dosyć sporą, sw sporą swobodę, no to właśnie w tej, w tej armii, armii belgijskiej zaobserwowano taki efekt, że właśnie szeregowcy mają obniżony tę ten, ten, y zdolność przeciwstawienia się rozkazom, czyli rzeczywiście trening powoduje, że oni będą chętniej wykonywali rozkazy, nawet jeżeli oni do końca będą zgodne z ich, y z ich wolą, i z tym, co by zrobili w momencie, kiedy by nie poddani byli treningowi czy sytuacji. Natomiast wojskowi mają dowódcy mają zwiększoną. Czyli akurat u tych, na tym szczeblu w tej armii, dowódcy mieli dużo bardziej podniesioną, tą, można powiedzieć, świadomość odpowiedzialności za to, jakie rozkazy wydają. No i to jest dosyć ciekawe, ciekawe badanie, ponieważ no, no, de facto no, tutaj odwołuje się do tej neuronauki, no ale to nam właśnie pokazuje to, że tutaj ten koncept podmiotowości udało się złapać za pomocą pewnych takich korelatów neurobiologicznych. No i teraz, co my możemy zrobić takiego? Jeszcze, jakie w toku licznych badań znaleziono pewnego rodzaju korelaty, które wpływają właśnie na na to wykonywanie zadań, bądź już wychodząc poza tego milgrama, czyli właśnie na to, gdzie możemy dopuszczać się tych okrutnych czynów, nawet jeżeli ogólnie uznajemy, no i ogólnie nas uznają za dobrą osobę. No i tutaj wydaje się, że taką jedną z najważniejszych rzeczy, i znowu wracamy do tej biologii, to jest kto jest w naszej grupie, a kto jest poza naszą grupą. I tutaj nawet jeżeli się posłucha chociażby Sapolskiego, czy wielu innych no, wielkich psychologów, czy, czy neurobiologów, no to oni rzeczywiście skłaniają się do tego, że to jest pewnego rodzaju ten wyznacznik, który pokazuje nam komu możemy zrobić krzywdę. E, nawet... E, to znaczy systemu... swoim nie możemy, a nie swoim, swoim nie powinniśmy, tak. tak. E, no i to, to jest tutaj dosyć, dosyć ważna sprawa, ponieważ e, mm, to rozróżnienie ktoś jest z mojej grupy, ktoś jest spoza mojej grupy jest ogromnie istotna właśnie dla tych grup. Co powiedziałem, że ten podstawową jednostką, tą, można powiedzieć, na którą wpływa ewolucja to jest właśnie grupa. Grupa, która uwspólnia swoje, swój materiał genetyczny, która się wzajemnie wspiera. No i żeby taka grupa była spójna, no musimy mieć pewne wyznaczniki tego, kto jest w obrębie naszej grupy, a kto jest poza tą grupą, nawet jeżeli jest dokładnie ten sam gatunek. Tu wspomnieliśmy o, o okrucieństwie szympansów, które, które polują właśnie na osobników z, z innych grup. Tu wspomnieliśmy też o mrówkach, które mają specjalne znaczniki chemiczne, które... Muszą być odświeżane cały czas na bieżąco i mrówka, która przebywa zbyt długo za mrowiskiem, staje się po prostu obca. No i podobnie jest w przypadku oczywiście ludzi, to znaczy mamy pewne wyznaczniki, i tym wyznacznikiem już chociażby jest pierwsza rzecz, to jest właśnie ta baza twarzy, którą sobie aktualizujemy. Czyli kogo my potrafimy rozpoznać, czyje twarze nam się podobają. Jak również oczywiście wszystkie inne elementy. To znaczy, to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś specjalnie uwrażliwieni na przykład na pochodzenie etniczne, rasę, kolor skóry czy właśnie rysy twarzy, tylko raczej to ma związek z pewnymi cechami, które stają się dla nas ważne, na przykład chociażby, nie wiem, emblematy polityczne albo koszulki drużyn piłkarskich. Tak. W momencie, kiedy mamy jakiś wyznacznik, że ktoś jest poza naszą grupą, no to w tym momencie mamy ten jasny podział in-out. Ty jesteś u nas, ty jesteś poza nami. Jeżeli jesteś u nas, to możesz robić złe rzeczy, które dają dobro grupie. Jeżeli jesteś poza naszą grupą, to my możemy robić tobie złe rzeczy, ponieważ to nam daje dobro naszej grupie. Więc tutaj rzeczywiście kluczowe, wydaje mi się, z punktu widzenia właśnie takiego społecznego, to jest, to jest ta konieczność dzielenia ludzi na naszych i obcych. No i to oczywiście od nas zależy, tak naprawdę, ponieważ jeżeli jest to bardzo elastyczny mechanizm, bardzo elastyczny mechanizm, no i to jest dlatego, że on jest elastyczny, my możemy nim manipulować. Możemy nim manipulować tak, żeby czynić zło. Czyli dehumanizujemy jakieś grupy, mówimy, że te grupy są właśnie obce, że one są no niedobre, nie nasi, ale równie dobrze możemy właśnie być inkluzywni, to znaczy pokazywać, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy jednym gatunkiem, i to rzeczywiście działa, bo dzięki temu ludzie byli w stanie zbudować no, cywilizację i tworzyć jednostki, grupy, które no, szły w miliony, tak jak na przykład chociażby koncepcja narodu, która dzieli wspólne tło historyczne, kulturowe, językowe, tak? I ma pewne poczucie wspólnoty, pomimo tego, że obejmuje miliony bardzo różnych osób. Także wydaje mi się, że tutaj ten, ten mechanizm właśnie wyrzucania poza nawias naszej grupy jest czymś, co, co jest takim początkiem, który może rozpo, rozpocząć tego typu tego typu, tego typu problem. No i tutaj to, to wyalienowanie tej grupy, którą chcemy krzywdzić, automatycznie właśnie powoduje, że tracimy empatię dla tej grupy. To były bardzo ciekawe badania w momencie, kiedy odkryto taki prospołeczny wpływ oksytocyny. To jest taki hormon neurohormon, który jest odpowiedzialny za tworzenie więzi na przykład matki z dzieckiem, ale też ojca z dzieckiem. W pewnym momencie nazywano go takim hormonem miłości, że gdybyśmy wszyscy tak właśnie mieli podawaną oksytocynę, to byłoby super, że to wzmacnia takie właśnie empatię społeczną, no, ale okazało się po bliższych badaniach, że tak, wzmacnia, ale tylko dla tych, których uznajemy za naszą grupę. Natomiast właśnie dla tych, których uznajemy, że nie są w naszej grupie, wręcz przeciwnie. Czyli, że to nie jest taki hormon, można powiedzieć, społeczny, miłości, całego homo sapiens, tylko to jest dokładnie. To jest hormon, który tak naprawdę bardziej wzmacnia nam więź wewnątrzgrupową, a nie zewnątrzgrupową. Tak. No i tutaj oczywiście. Ja myślę, wiesz, że w ogóle. To jest niezwykle istotne i, i świadomość tego, jak tego typu mechanizmy działają, jest ważna, zwłaszcza w takich czasach, w jakich my żyjemy, gdzie te trybalne y, tendencje się pogłębiają, gdzie coraz więcej jest właśnie takich, także za sprawą mediów społecznościowych to też wielokrotnie opisywany fenomen. Miały być media społecznościowe, internet czymś, co tak nas otworzy na rzeczywistość, na świat, na innych ludzi, a za, za, zaszedł mechanizm dokładnie odwrotny, to znaczy właśnie nas to zamyka i domyka w takich wąsko, wąsko zdefiniowanych, tożsamościowych plemionach. Jest taki kapitalny tekst Jonathana Haita, też bardzo wybitnego psychologa społecznego i ciekawego. Myśmy rozmawiali o tym jego tak, prawym umyśleń. przed prawym umyśleń, z z tak. czyli książka. Świeżo się ten tekst ukazał na łamach The Atlantic. Jest też dostępny w wersji internetowej. Nazywa się Why the past 10 years of American life have been uniquely stupid. Tak, to się, tak się ten tekst nazywa. E, przynajmniej w wersji internetowej ma taki tytuł. E, no i tam Hyde podsumowuje. Cały szereg badań nad mediami społecznościowymi i, i internetem, wykonywanych badań w ostatniej dekadzie, właśnie, z których to wynika mniej więcej, że te narzędzia, te wszystkie tendencje, o których my rozmawiamy teraz w kontekście negatywnym, bardzo intensywnie w, wzmacniają, również w taki sposób, że. Premiują zdecydowanie na przykład posty naładowane agresją i naładowane w ogóle silnymi emocjami, a najlepiej, i to już statystycznie udowodniono, propagującymi się w sieci postami, takimi, które mają najwięcej reakcji i najwięcej udostępnień, są, uwaga, właśnie posty skierowane przeciwko pewnym specyficznym grupom, które rozumiemy jako inne od nas. To mogą być mniejszości, to mogą być, nie wiem, jakieś grupy wskazywane jako właśnie źródło, źródło wszelkiego zła. To rzeczywiście działa bardzo dobrze. No i w tym, w tym sensie wydaje mi się, że bardzo istotne jest budowanie też w sobie takiej świadomości, to co ty powiedziałeś o tym własnym mózgu, który ci podpowiada pewne iluzje, czy daje ci pewną iluzję, pomimo tego, że jest inaczej, a zarazem ty jako podmiot, który doświadcza tej Iluzji, no po prostu widzisz to tak, jak, jakby to było rzeczywiste. Często podobnie, czy nawet generalnie podobnie jest nie tylko z kwestiami złudzeń optycznych, ale także na przykład ze złudzeniami emocjonalnymi to znaczy z pewnymi reakcjami, które się uruchamiają w nas, z pewnymi poznawczymi. Odruchami, które mamy, my często właśnie zupełnie sobie nie uświadamiamy tego, że w momencie, kiedy na przykład angażujemy się w jakąś internetową nagonkę na kogoś, albo jakiś lincz internetowy na kogoś, albo podbijamy jakieś nienawistne komentarze czy posty, no, no, to, no to bardzo często właśnie ulegamy pewnym mechanizmom, w gruncie rzeczy, bardzo głębokim, takim pierwotnym, które gdzieś z porządku wczesnoewolucyjnego. W nas pracują. A dodatkowo, oczywiście to też znowu coś, o czym Hyde pisze, ale też i wcześniej o tym nie, nie, nie raz różni zajmujący się kwestiami nowych mediów i mózgu, autorzy pisali, no, no że nam nie pracują pewne systemy, na przykład związane z empatią właśnie, z rozpoznawaniem cudzych emocji, z mentalizacją, kiedy siedzimy przed komputerem, a, a przynajmniej a przynajmniej są w sposób osłabiony, aktywne, więc często nie zachowalibyśmy się w ten sposób wobec kogoś, kto naprzeciwko nas w trójwymiarze, żywy, stoi, bo, bo nasz mózg pewne sprawy by percypował, czy, czy zachowywałby się w określony sposób, właśnie mając przed sobą żywego człowieka. A, a robimy to zupełnie nieświadomie, bo, bo mamy awatara, bo mamy ekran i, i, i te mechanizmy. No, takie kontrolujące często agresje po prostu nie, nie działają. Dokładnie tak. To znaczy tutaj wracamy trochę do tego do tej kwestii wewnętrznej, no bo jeżeli ktoś pisze nienawistne posty, bądź je przekazuje dalej, no to tutaj oczywiście pytanie jest na ile jest to kwestia bardziej układu społecznego mediów społecznościowych, a na ile jest rzeczywiście taka osoba wykonuje tego typu czynności, których by normalnie nie wykonała tak jak powiedziałeś, w trzech, w trzech wymiarach. Także tutaj oczywiście zawsze jest ten, czy to nie wynika właśnie z jakichś takich, no nie wiem, cech osobowościowych tej, tej, tej osoby, która po prostu lubi w ten sposób wyrażać swoją agresję i, i atakować właśnie jakieś inne osoby. Ale to się troszeczkę zazębia właśnie z tymi metodami i trochę nam pokazuje właśnie to okrucieństwo mediów społecznościowych, ponieważ no tutaj z badań wykazano, że jeżeli chcemy zmniejszyć ten wpływ społeczny tego rozkazu, to musimy się odsunąć od autorytetu, a przysunąć bliżej ofiary. I tutaj to, co wspomniałeś, czyli ta taka agresja w postaci szerowania czy, czy tworzenia postów, postów nienawistnych, no to ona w tym momencie nie będzie miała tego aspektu Odsuwania się od kogoś, kto nam kazał to zrobić, no, chyba że robimy to na, na czyjś rozkaz, ale właśnie to jest ten aspekt tego, tej odległości od, od ofiary. To znaczy, to jest tutaj w tych badaniach, właśnie milgrama i wielu innych, wykazano, że jeżeli właśnie widzimy taką osobę, możemy ją bezpośrednio, no nie wiem, dotknąć, to wtedy dużo mniej chętnie zadajemy takie cierpienie. I tak samo, Wracając jeszcze do tego wpływu społecznego, no to w momencie, kiedy ten autorytet jest zdalny, kiedy nie widzimy go, kiedy on nie jest tak dobrze opakowany w różne elementy, tak jak chociażby mundur, który jest pewnego rodzaju wyznacznikiem takiej jedności, no to wtedy rzeczywiście jesteśmy bardziej odporni taki, na taki wpływ. Natomiast to, co wspomniałeś o tej agresji internetowej, no to właśnie to jest ta kwestia, tej odległości, czyli w momencie, kiedy tak naprawdę operujemy z, ze słowem, no to nie widzimy za tym słowem rzeczywiście tego człowieka, do którego, do którego chcemy zaatakować, tylko raczej, można powiedzieć, atakujemy pewien symbol, pewien zbudowany chochoł, który, który tłuczemy, natomiast nie jest to rzeczywiście osoba mm, i to nam nie uruchamia właśnie tej naszej naszej teorii umysłu nie uruchamia nam przez to empatii. Więc ta anonimowość internetowa niestety tutaj jest czymś, co, co jest bardzo no jest negatywne. Natomiast są jeszcze silniejsze efekty, bo na przykład jedną z taką rzeczy, którą można, która służy do tego, żeby wzbudzić właśnie niechęć do grup społecznych i nakłonić inne grupy do agresji do naprawdę okrutnych czynów. To jest wzbudzenie, na przykład obrzydzenia, bo możemy tutaj manipulować pewnymi odczuciami wobec potencjalnych ofiar, tak jak na przykład chociażby obojętność, czyli pewne zobojętnienie, gdzie no, przestajemy odczuwać empatię z powodu czegoś cierpienia. Czasami jest to konieczne, jak na przykład chociażby nie wiem, pracowników medycznych, którzy czasami muszą zadać, zadać cierpienie swoim pacjentom. Ale cel oczywiście jest dla dobra pacjenta. Ale właśnie to, żeby zmusić tych dobrych ludzi do dokonywania no, strasznych czynów, no to tutaj dobrą metodą jest właśnie na przykład wzbudzenie obrzydzenia. Czyli, że no, popatrzmy sobie na język, na przykład, jaki był używany w właśnie w nazistowskich Niemczech wobec, wobec Żydów. Tak, że to są. Ci brudni, to są ci, którzy niosą choroby, to są ci, którzy są nie wiem, wrzodem na naszym zdrowym społeczeństwie. Używano pewnego rodzaju sformułowań, które właśnie miały się odnosić do tej strefy. I tutaj o obrzeniu też żeśmy wielokrotnie mówili, że to jest taki bardzo ciekawy, bardzo ciekawa emocja, która hmm, początek swój ewolucyjny ma w takim prostym odruchu hmm, odrzucenia pokarmu, który jest gorzki. Gorzki pokarm to jest taki pokarm, którego nasze organizmy w toku ewolucji nauczyły się unikać. <laughs> Żeby coś lubić gorzkiego, musimy się tego nauczyć. Piwo, czekolada, kawa. To jest coś, co zwykle za pierwszym razem gorzka czekolada, oczywiście, nie zawsze, nie zawsze smakuje. Z tego właśnie przyczyny, że ta gorzkość jest pewnym wyznacznikiem niedobrego pokarmu. I na ten odruch obrzydzenia, który jest bardzo ważny dla przeżycia, bo lepiej stracić posiłek niż życie i się otruć, no są nakładane dodatkowe trygery, czyli możemy mieć dokładnie to samo odczucie obrzydzenia, kiedy widzimy coś obrzydliwego, czyli nie mamy już kontaktu fizycznie z cząsteczką chemiczną, tylko widzimy. To jest na przykład też zapach, no nie wiem, zapach na przykład zwłok czy odchodów, widok krwi, która potencjalnie patogeny może zawierać i które mogą dużo łatwiej przeniknąć do naszego organizmu, ale to jest również wtedy, kiedy ktoś nam mówi o czymś obrzydliwym, też odczujemy coś, nieprzyjemne odczucia, które dokładnie są bardzo podobne do tych fizycznych odczuć obrzydliwości przy gorzkim pokarmie. No i w momencie, kiedy mamy te odczucia, można powiedzieć, takie moralne, że czujemy niesmak, że tak mówimy, że niesmak czujemy, kiedy na przykład słyszymy, że ktoś dopuścił się jakichś czynów dosyć, dosyć obrzydliwych. W związku z tym, jednym z takich mechanizmów, który jest stosowany, jest stosowany do manipulacji właśnie społecznej, to jest to, żeby wzbudzić obrzydzenie. Bo wtedy też można uruchomić pewnego rodzaju takie odruchy, jak to, że jeżeli właśnie tą ofiarę odsuniemy, jeżeli wzbudzimy do niej obrzydzenie, no to my tak naprawdę poprzez likwidację, zniszczenie, usunięcie tej grupy, to, to my tak naprawdę nie, nie gniewamy się na nich. My po prostu musimy dokonać wyczyszczenia. My dokonujemy tak naprawdę aktu, można powiedzieć, aktu sanitarnego. Czyścimy się z pewnego wymyślonego wymyślonego brudu, tak? To nasza ofiara nic nie musi robić. Ona nie musi nas atakować. Ona, nie, ona po prostu musi być. Więc jak widzimy, tutaj mamy bardzo wiele takich niestety zbudowanych mechanizmów, mechanizmów które według mnie właśnie one mają ten taki głęboki korzeń w tej konieczności utrzymania wewnątrz grupowości naszej, który się właśnie rozkłada w pewien wachlarz różnego rodzaju wpływów, które można wywołać, czyli właśnie ten wpływ autorytetu, obrzydzanie jakiejś grupy, po tym jak oczywiście się wyrzuci poza nawias naszości. No i. Tutaj powiedziałeś o tym, że właśnie ten Jonathan Haidt mówił o tym, o tych dziesięcioleciach głupoty. No i pytanie jest, no tylko jeszcze może wcześniej, wspomnił jeszcze Pola Bluma, ponieważ no często się tak odnosi do takiej kwestii, że dzieci są dobre i że one wnoszą te same pozytywne rzeczy z naszych genów. No okazuje się, że z badań właśnie Pola Bluma i Karen Łyn wychodzi na to, że nie do końca. To znaczy, rzeczywiście, e, te efekty, o których mówimy, czyli ta spójność wewnątrzgrupowa, to, że w naszej grupie nasze osobniki, ci nasi mogą czynić zło a, i to tym obcym, no to, to wydaje się być jednak wbudowane genetycznie w nasz gatunek i pewnie w wiele innych gatunków. Natomiast, co tutaj robić? Tak? Co my możemy robić, żeby tego typu. Mm, nie wpaść w tego typu pułapki. No i tutaj według mnie to jest dokładnie tak samo jak właśnie z tymi, tak jak wspomniałeś, te złudzenie optyczne, to znaczy to, co możemy robić, to jest być ich świadomi. To jest być świadomi, że posty nienawistne najlepiej idą, że one mogą wywołać pewien odruch u nas, że to jest troszeczkę odruch taki, gdzie jeżeli czujemy zagrożenie, a te proste mają wzbudzać zagrożenie, no to automatycznie chcemy się tym zagrożeniem dzielić za jak największą Ilością ludzi. No i tutaj najpierw, tak naprawdę, musimy sprawdzić, czy coś jest prawdziwe, jakie są intencje twórcy tego postu. Czyli tak naprawdę, troszeczkę tak jak w tym podziale na to takie myślenie szybkie, myślenie wolne Kanemana, dokładnie musimy uruchomić nasze myślenie wyższe, czyli tak naprawdę przyjrzeć się, zrozumieć, że są tego typu mechanizmy w nas samych, że my też podlegamy pod mechanizmy. Y, autorytetu, też podlegamy pod mechanizmy, gdzie można nam zobrzydzić jakąś osobę czy grupę. Jeżeli będziemy tego świadomi, przyznamy się do tego, że to jest, no i to po prostu taki jest fakt, nic z tym nie zrobimy, to wtedy możemy właśnie uruchomić to nasze, nasze myślenie i w jakiś sposób y, się przed tym ratować. No tak, to jest myślę dobre, dobra puenta, bo nic. Czyli refleksja. Tak, tak, nic poza Myślmy. jednak. Dokładnie, dokładnie. Poza oczywiście różnymi rozwiązaniami systemowymi, które na poziomie jakiejś organizacji życia zbiorowego można instalować, no ale one też wynikają z refleksji nad tymi wszystkimi sprawami, o których rozmawialiśmy. No, ale na pewno i myślę, że też taka jest funkcja trochę popularyzowania tej wiedzy, właśnie, o której dzisiaj mówiłeś i w poprzednim odcinku również, no że funkcją jest właśnie uwrażliwianie jednostek również na to, żeby wszyscy, którzy zapoznają się z tą informacją, czy z tymi informacjami, mieli. Świadomość, że to ich dotyczy, to jest o nas. To nie jest gdzieś o jakichś innych zupełnie postaciach, tajemniczych uczestnikach eksperymentów psychologicznych, tylko, tylko to jest wszystko o nas po prostu. To my mamy w naszych głowach te mechanizmy i bez takiej świadomości, że, że my też jesteśmy podatni na to wszystko, no nie, nie będziemy w stanie się wobec tego w żaden sposób zautonomizować. Powiedziałbym, że nawet ten, kto sądzi, że jest najmniej na to wszystko podatny, jest właśnie najbardziej podatny i na tym, na tym rzecz polega. Dokładnie tak. I tutaj, no, tak jak właśnie często podkreślam, że no, według mnie na przykład częścią treningu myślenia naukowego to jest to, że mogę się mylić. To jest jednak według mnie z najważniejszych, jakby takich podstawowych, fundamentalnych zasad, że dajemy sobie prawo do pomyłki, to raz, bo możemy się mylić, no takie są okoliczności. Natomiast to, że właśnie no, nie zawsze to, co, w co wierzymy, w to, co myślimy, jest czymś, co rzeczywiście jest, że często możemy mieć różnego rodzaju fałszywe przekonania, no i to podejście naukowe jest pewnego rodzaju taką. Ciągłą kontestacją tego, co ja sądzę, co ja myślę, co ja czuję, i sprawdzaniem z rzeczywistością. Natomiast, i tak, rzeczywiście to jest jaka najfajniejsza byłaby droga. Znaczy, fajnie by było, żeby rzeczywiście wszyscy mieli pod, podobną yy, refleksję, która jest zbudowana na bardzo podstawowej wiedzy. Natomiast jednak, i to tak samo jak na przykład chociażby w przypadku no, zjawisk związanych z pseudonauką. Dobrze jest wiedzieć, jak nie dać się złapać na oszusta, albo nie tylko pseudonauka, ale na przykład no nie, oszustwa komputerowe, tak? Czyli próbują nas naciągnąć na zakładanie jakichś dziwnych programów, żeby potem nam przekazać jakieś pieniądze, a potem wszystko znika, tak? No to z jednej strony, rzeczywiście trzeba mieć świadomość, to znaczy wiedzieć jakie mamy te mechanizmy, w jaki sposób je kompensować, ale jednak też musi być jakieś rozwiązanie, że tak powiem, odgórne, ponieważ no nie wszyscy mamy zasób, dostęp do wiedzy i czas i też chęci, żeby się nad tym zastanawiać, więc niestety tutaj nie tylko ta samowiedza i popularyzacja właśnie tej wiedzy, no ale też muszą być rozwiązania systemowe, czyli takie rozwiązania, które po prostu chronią... No, te osoby, które nie do końca mogą być i nabyć taką świadomość, bo no, po prostu nie muszą, przed, przed tymi osobnikami, które po prostu wykorzystują te słabości do swoich celów. Więc tutaj jedno i drugie, i popularyzacja, i rozwiązania systemowe. Amen. 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 <laughs> Bardzo Ci dziękuję za to drugie spotkanie na temat zła. Pewnie jeszcze do tego tematu na różne sposoby będziemy wracali w skądinąd i w tym składzie i, i może jeszcze w innym składzie również. Doktor Paweł Boguszewski, wielkie dzięki. Bardzo dziękuję Tomku. I Państwu też dziękujemy oczywiście. Jak najbardziej. Wszystkiego dobrego. No i pamiętajcie o podatności na różne mechanizmy chytre. I do usłyszenia. Do usłyszenia.